Michał jest wściekły za to, że trener usunął go na jakiś czas z drużyny. Koledzy chłopaka są zaskoczeni jego zachowaniem i chcą z nim o tym porozmawiać. Tomek może mieć przez siebie złamaną rękę. Ale nie będzie, ja wiem co robię. No co robisz, powiedz mi, co robisz, co? No? No powiedz. Próbuję wygrać, głupki, wy nie? No ale nie takimi metodami, człowieku. Gdybym popchał tak debila z innej szkoły, to byś się na rękę mnie nosił, a teraz co? Ale popchnąłeś jednego z nas. I, ma I złamaną, co z tego? Teraz ma złamaną rękę. Co z tego? Gościu, wy jesteście, urwaliście się z przedszkola po prostu? Wszystkie szkoły tak grają. Im szybciej to zrozumiecie, tym szybciej zaczniemy wygrywać. Nie no, bez jaj. Bez jaj to chyba ty jesteś. Dobra, dobra, uspokój się już, okej? Uspokój się. Ale wy mnie wnerwiacie, mam was w... Michał jest wściekły na trenera i kolegów z drużyny. Na korytarzu spotyka Tosię, która chce z nim wyjaśnić jego zachowanie na poprzedniej przerwie. Michał, ale o co chodzi? Ja pierdziel, ale wy wszyscy jesteście popieprzeni. A ty w szczególności. Nie będziesz się tak do mnie odzywał. A to przez ciebie mam przesrane, chłopaku. Jak to przeze mnie? No tak to, bo byłem wkurzony i ostro zagrałem. Michał, proszę cię, puść mnie. Myślisz, że kłamie? Nie. Myślisz, że kłamie, tak? Nie, proszę cię, to boli. Myślisz, że kłamie, tak? Nie, puść mnie, proszę. Nie, dopóki nie przyznasz, że nie kłamie. To nie jest moja wina. A czyja? Proszę cię, puść. Pogadamy później. Jak Michał mógł się tak zachować? Ja go znam, on taki nie jest. Może ja niepotrzebnie go tak cisnę od rana, jak jakaś nienormalna. Ale jestem pewna, że jak on się uspokoi, to mnie przeprosi. Będzie jak dawniej. Ja pierdzielę, ta cała szkoła jest totalnie popieprzona. A Tośka to już najbardziej. To wszystko przez nią. Czy ona w ogóle myśli, że może mi wejść na głowę? Nie. Nie ma mowy. I im szybciej to zrozumie, tym lepiej. Zuza Gajewska jest przekonana, że jako jedyna dziewczyna w swojej klasie nie straciła jeszcze dziewictwa. Przyjaciółka pomaga jej założyć profil na serwisie randkowym, żeby znaleźć chłopaka, z którym po raz pierwszy Zuza ma uprawiać seks. A jeśli chcesz dostać same konkretne oferty, no to tak. No dobra. Looking at different outfits. Outfits? Outfits and shopping, of course. Shopping, of course, thanks. Anybody else, maybe Hania? Ej, dobra, a jak mam opisać tego chłopaka, którego chciałabym poznać? No, a jaki chcesz, żeby był? Zjeszczony, romantyczny. No, ale jakiś konkret. Na przykład, ile mam jest lat?